Możliwe. Chyba w złą stronę żeśmy poszli, bez kitu. My żeśmy chyba poszli w odwrotną stronę niż powinniśmy. Więc cofamy się. Nara? Nara, Nara. I teraz musimy ładnie schodkami do góry iść i idziemy górą. Dokładnie tak, tędy musimy iść. Jestem pewien, że zgodzicie się, że następne stworzenie jest wyjątkowo interesujące. Interesujące? Interesujące! Jesteśmy ugotowani! Otwieramy, dobra. Super, 132, 206, 120. Dobrze, że nie 207. No! Tylko ci się tak wydaje. Nie no, kurde, drgną, co ty gadasz, Hermiona? Widać, że one się tutaj uciekają ze swojego pierwotnego miejsca. Coś jest tu nie tak, te posągi, kurde, odżyły. Nie podoba mi się to, absolutnie. Dawaj, 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 Ron. Jest. Boże święty, tyle gimnastykowania, a Ron stoi w miejscu, no. Ron, no weź rusz dupę. Co to jest? Uważaj na strzałki. Próbuję. Rzućcie urok. Carpe retractum. To nawet Hermiona już używa Carpe Retractum, a Ron, kurde, czaru, którego uczył się w poprzedniej części, nie ma zamiaru używać. Weź ty, kurde, Ron. Bakłażanie, ty jeden. O, i oczywiście standard. To można wścieklizny normalnie dostać, powiem wam szczerze. No dawaj, dawaj, proszę. Yes, yes, kurde, yes. Zbierz 10 mini tarczy, aby zdobyć tarczę turnieju trójmagicznego. Ja bym chciał tą dużą właśnie zdobyć, tą bardziej mnie interesuje. Dobra. Dawaj, 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 ładnie, 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 jedziesz, 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 jedziesz. Jedziesz, 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 jedziesz. No, dawaj, 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 jest, dobra, yeah. Z, Axio, dobrze, doskonale. Tu coś jeszcze jest? Nie, nie ma tutaj nic. Nie mam zamiaru z wami walczyć, więc won ode mnie śmiecie. Teraz raptem, kurde, Ron używa Carpe Retractum, no. Trzymajcie mnie. Czy to Harry powiedział, bo ja mam dosłownie ledwo grę słyszę, więc ja tutaj nie jestem w stanie określić, bo oni trochę... W niektórych momentach mają do siebie bardzo podobne głosy. Ale to tak dosłownie w niektórych. Taki ton mogą mieć podobny strasznie. Tu nic nie widzę, więc... Idźcie stąd, kurde! Orbis! Tarcza tam jest. Tylko nie spadnijcie. A tutaj trzeba iść. Kurde. Bullus! O, kura. Ty, on się w kurę zamienił. Lol. Dobra, przez te drzwi nawet nie możemy przejść, więc nawet nie będę próbował. Ale Hermiona, kurde, fasolek natraciła z jakiegoś powodu. Czy nie możemy się stąd zabrać? Za bardzo się martwisz, Ron. A, łatwiej będzie zbierać te fasolki w sumie Z. Macie rację, kurde. W sensie do twórców mówię. Chyba, że twórcy mieli na myśli to, że tutaj...
Co za kurde głąb, no nie potrafią odpuścić, nie? Nie możecie odpuścić choćby na sekundę. Musicie dać o sobie przypomnieć, prawda? Nie bylibyście sobą, nie oszukujmy się. O kurde, ty. Oni padną zaraz. Będzie to ci jak w niebie! Wiecie co jest dobre? Że jak oni padną, to nie schodzi nam życie. To byłaby patologia już trochę. Oni padają, a ja tracę życie. O Jezu. Ale to byłby pathology content wtedy. Znaczy pathology content pod tym względem, że oj... Usłyszelibyście wtedy naprawdę mnie w sytuacji, w której chyba nie chcielibyście nawet usłyszeć mnie z takim tonem, z taką złością. No, brzydko mówiąc, kurwica byłaby totalna, no nie? Już wszystko? Dobra, razem wszyscy, tarcze, no. Dawaj. Yeah. Zbieramy. Pojawiły się nowe zadania. Kurde, dlaczego to tak szybko leci? Ja nawet nie zdążę przeczytać. Ście się uspokójcie z tymi informacjami. No, super, fajnie. Co dalej? Zadania Moody'ego, dach zamku. Zostały dwie tarcze do turnieju trójmagicznego. A tak, bo wtedy odblokujemy turniej trójmagiczny. Ja zobaczę jeszcze folię Universitas. I ostatni raz na dachy lecimy. Dobra. Mhm. Okej. Tu mamy dosłownie scenę z filmu, jakby ktoś nie zauważył. Okej. Teraz dalej. O! Super. I jeszcze raz. Tyle. Harry niech będzie bardzo ładnie subgrade'owany. I idziemy z Koksem. Pokonaj jak najszybciej 10 błotoryjów. A nie, to jakaś czasówka, lol. Dachy zamku, ja chcę na dachy iść, a nie na zadania Moody'ego. Nie interesują mnie zadania Moody'ego, przykro mi. O, to mi się podoba, taki zestaw, niech tak będzie. Super, i jedziemy z Koksem. Znowu na dachach. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. Carpe retractum! O, widzicie? Teraz mogę sobie otworzyć. CS-y tutaj ugaszę. Oczywiście, że tak. Chociaż mam wrażenie, że musimy się tam jakoś dostać. Może to się jakoś ugasi tym Aquaeru kto? O! Super, teraz w końcu wszyscy współpracują. A tu tarcza jest. Szósta, no. Wingardium Leviosa! Może spróbuj się wspiąć! Ale tu się nie dostanę wyżej, kurde. Chyba, że... Czekajcie. Czekajcie, możemy tak zrobić. Może tak zrobimy. Albo... Ja teraz przecież będę mógł to przesunąć do tej dużej tarczy. Z jednej strony. O właśnie, tak.
Kurde, dawaj. Szósta tarcza. A tam u góry są dwie. Tu będzie 9 i 10. Czyli będziemy mieli wszystkie. Ale jak się dostać teraz tam, do góry? To jest dobre pytanie. Carpe retractum! Powiem wam szczerze, że naprawdę, o ile grałem w wersję na PS2 tych Potterów i jak grałem na ślepo, to się jako tako w miarę odnajdywałem. Tak tutaj, mimo że oglądałem se wcześniej u Seby Let's Play, to się kompletnie nie potrafię odnaleźć. No właśnie. Trochę się dziwnie czuję grając w tę gierkę. Nie mówię, że ona jest jakoś, mówię, super zła czy coś, ale no dziwnie się trochę czuję. Czuję taką dziwną różnicę. Znaczy dziwną. To normalne, że czuję różnicę, ale ciężko się mi się przyzwyczaić po prostu. O, tak to powiem. Moi drodzy, wpadłem na jeden jeszcze pomysł co do tego, co do tej miejscówki. Tylko muszą wszyscy przyjść. Chodź tutaj. Nie, no nie tu, nie zamykaj. Chodź tu. Carpe retractum! Nie zamykajcie tych drzwi. Tutaj. Carpe retractum! Jezu, Ron, idioto. Jezus Maria, no... Co to jest... O, teraz nagle wszyscy współpracują. Ciekawe. Dobra, nieważne. Widać, że trzeba coś takiego w każdym razie zrobić. I tak dostaniemy się do tych tarcz tam, które są u góry. Warto byłoby je zebrać. Hermiona, może chciałabyś mi tu pomóc? Nie wiem. Tak widzę, że wchodziłaś. Chcesz może mi pomóc? Aaron będzie się tylko patrzył, bo oczywiście ma wszystko w dupie. Królewicza oczywiście, że trzeba ciągle prosić o to, żeby nam jakkolwiek pomógł. Siódma tarcza. Ała. Ale ja nie... Kurde no. Czemu wy w miejscu nie możecie stać? Czekajcie, ja bym zaraz tu przyszedł do góry. Ja pierdzielę, no. I to będzie bardzo ciężki let's play dla mnie. To będzie bardzo brutalne dla mnie let's play. Coś czuję, że ja po tym let's playu chyba na jakiś czas serio z Potterami to będę musiał... Co za kurde jełop, no. Nie no. Ja bym chciał dostać się do tamtej tarczy. Czy będzie mi to dane, czy nie będzie mi to dane? Pytam się, no. Dobra. Pyk. Carpe retractum, wszyscy naraz. Wingardium Leviosa. Znaczy, nie Carpe retractum, tylko Wingardium Leviosa. Jezu, Ron. O Boże święty. Wy widzieliście, co on tutaj robił? Dobra, jest to na miejscu, tak jak powinno być. Teraz tak. Może zdobędę tą tarczę, a może nie zdobędę tej tarczy. Widać, że to jest kurde jakaś loteria w tym momencie. Albo się uda, albo się nie uda. Może się uda, a może się nie uda. No i tyle w temacie. No będziesz musiał sam walczyć z gierką. O, super. Świetnie, po prostu. Kompetentny, zajebiście. Jestem kompetentny w tym, co robię. Tak trzymać.
Nie no, masakra powiem wam, masakra. Z tym sterowaniem to naprawdę ja będę miał przejebane w tej gierce. I mówię to bez krzty ironii, bez jakiejkolwiek krzty ironii. Tu mamy zaliczone, tu też zaliczone. I teraz zakazany las nam został, ale to sobie zostawię już na kiedy indziej, ponieważ moi drodzy, ja tutaj chcę się z wami już osobiście pożegnać oficjalnie, ponieważ tak. Więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać na dole, czy wam się podoba, że wracamy z Harrym Potterem i z Czarą Ognia tym razem. Co sądzicie ogólnie o Czarze Ognia? Jakie macie wspomnienia? Czy wy też macie takie problemy jak ja, jeżeli chodzi o rzucanie czarów czy sterowanie? Napiszcie na dole. Bardzo was o to proszę. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach, które tutaj publikuję. Łącznie z live'ami, różnymi tego typu właśnie filmami. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodoba, bądź też i nie. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, by otrzymać powiadomienia. I zapraszam na moje socjale, czyli linki są pozostawione w opisie, czyli dokładnie Instagram, grupa na Facebooku oraz na Discordzie. Szczególnie, że na Instagramie dostajecie powiadomienia o filmach, które na YouTubie są, jeżeli na YouTubie ich nie dostajecie. A na grupie na Facebooku oraz na Discord się integrujemy, informuję tam was, kiedy live stream, kiedy są odcinki, co tam ciekawego się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. To by było na tyle. Na razie, trzymajcie się i cześć. Ale się wkopałem.